że po prostu no, z tego zakresu żadne inne. Tutaj jest nie udane. Amfiteatr przechodził corocznie taki przegląd i to było obowiązkowe. Ja przyznaję, że do czynienia z amfiteatru wczoraj już były pierwsze prace chyba przy obiekcie. Dotyczyły one usuwania drzew i krzew, które są wokół, tak? Czyli już coś się dzieje. Tak, rozpoczynamy to, co zapowiadane było już wcześniej. Przystępujemy do rozbiórki, do plantowania terenu i będziemy czekali już tylko na możliwości ewentualnie pozyskania środków i budowy nowego amfiteatru. A dzisiaj porządkujemy generalnie teren. Czy docierają do władz miasta głosy niezadowolonych mieszkańców? Czy była jakiś list albo jakiś protest przeciwko tym działaniom w ostatnim czasie? Nie ma żadnego listu. Jak wiem, w mediach społecznościowych pojawiają się osoby, które nie wiem po co, są kolokwialnie mówiąc, pewnie namieszać co niektóre w głowach. Ja mówiłem o tym już wcześniej, dużo wcześniej, że to jedyne rozwiązania. Wcześniej, jak wiem, amfiteatrem zarządzał Miejski Ośrodek Kultury. Zwracał się przed rokiem 18 do władz miejskich ośrodki, aby dostosować na bieżąco ten obiekt. Takie środki były wyasygnowane. W czerwcu, jak dobrze pamiętam, 19 roku inspektor nadzoru nie dopuścił teren amfiteatru do użytkowania. Teraz mamy już opinię powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, że nie nadaje się ten obiekt do przebudowy, do remontu, ale zdawaliśmy sobie sprawę chyba wszyscy z tego już w 18-19 roku. Zagrażało to, jak zaprosił mnie dyrektor MOK-u na początku 19 roku, żeby to zobaczyć. No to temat był prosty. Osuwająca się ziemia na nasypie, a wszystko tak zdewastowane, że w zasadzie tak jak opinie mamy teraz osób uprawnionych do tego, że nie nadawało się to do żadnego remontu. Trzeba to splantować, wyczyścić teren, a przygotowywać się do budowy nowego. Dziękuję za poruszenie tej kwestii, bo chciałbym tutaj uspokoić i Państwa i wszystkich mieszkańców. Plan zagospodarowania przestrzennego, który jest na tym terenie, dopuszcza tylko tego typu obiekty w tym miejscu, a są też tacy, którzy no, chyba chcą siać jakiś niepokój wśród mieszkańców, mowa o jakichś deweloperach i tak dalej. Gdzie? Przecież to są takie bzdury, że no, nie wierzę, żeby ktokolwiek z mieszkańców mógł w to uwierzyć, dopóki ja będę prezydentem. Tam tylko będzie mógł powstać amfiteatr i liczę, że powstanie jak najszybciej. Może w końcu doczekamy się tego, że środki z KPO chociażby trafią do Polski, bo Polska jako członek Unii Europejskiej już wraca te pożyczki, które były zaciągane za zgodą wszystkich członków Unii Europejskiej, a nie korzystamy z tych środków. Kontaktuję się z włodarzami samorządów, wszyscy czekają na KPO. Jestem przekonany, że również tutaj pojawiłyby się projekty, gdzie wtedy można by było skorzystać z tych środków i wybudować amfiteatr na miarę XXI wieku, oczywiście zadaszony z odpowiednim, spełniającym wszystkie standardy zapleczem. I to jest jedyne miejsce i doskonale by się wpisywało. Dzisiaj po rewitalizacji parku, chyba wszyscy się zgodzą, że ten obiekt tylko straszy i szpeci to miejsca, w związku z tym przygotujemy. Mi na przykład bardzo podoba się amfiteatr, który wybudowany jest w Koszalinie, oczywiście dostosowując wielkością do naszych potrzeb, ale jak już pojawią się projekty, z których będziemy mogli skorzystać, aplikować o środki, to wtedy i tak będzie to poddane konsultacji, żeby również mieszkańcy mogli się wypowiedzieć, jaka forma, jaka wielkość, żeby taki amfiteatr zbudować i wtedy korzystać z tego, ale jak mówię, z zadaszeniem i spełniający standardy XXI wieku. I to, co dla mnie też najważniejsze, to pod trybunami wszystkie obiekty, które tam się mogą znaleźć, również gastronomiczne, a więc wtedy, żeby spełniało to standardy na miarę
obecnych czasów i żeby wszyscy mieszkańcy byli zadowoleni, a ja jestem przekonany, że jak najszybciej będzie można to zrealizować i wtedy pierwszy inauguracyjny koncert z radością dla wszystkich mieszkańców, a dwa, wiadomo, że cieszy się to ogromnym to miejsce sentymentem, bo wspominamy i festiwale harcerskie i inne, gdzie się to wszystko odbywało i chciałoby się powrócić do tego. Mam nadzieję, że jak najszybciej będzie można to zrealizować i wtedy cieszyć się z obecności na amfiteatrze. A dzisiaj porządkujemy teren, plantujemy. Tutaj bardzo dobra też informacja, bo jedna z firm, wychodząc naprzeciw potrzebom, zgodziła się z przysłowiowe, chyba jak się nie mylę, 100 zł plus VAT, żeby tak, plus VAT, czyli za 123 zł, żeby uporządkować cały ten teren, a dwa, no trochę nie wiadomo, bo różne głosy dochodzą, co w tym nasypie w środku się znajduje, ale zobaczymy to w trakcie, kiedy będzie to realizowane. Drugie pytanie, panie prezydencie. Coraz mniej czasu do wydania decyzji środowiskowej, jeżeli chodzi o budowę instalacji przetwarzania odpadów, spalarni śmieci. Kiedy decyzja będzie i kiedy pan ją wyda? No to już ponad miesiąc, odkąd te wszystkie dokumenty niezbędne do tego wydania dostarczone zostały. Referat intensywnie pracuje nad tym. Też czekam z niecierpliwością. Referat intensywnie pracuje. Wiemy też, że jest okres wakacyjny, więc sezon urlopowy i pracownicy intensywnie pracują i jak tylko będzie to możliwe, to w jak najkrótszym terminie taką decyzję środowiskową wydam. Ale to nie jest dlatego, że mieszkańcy mieli jak najmniej czasu na odwołanie się od tej decyzji do samorządowego kolegium odwoławczego, prawda? Ale to nie ma tu związku żadnego. Dla mnie priorytetem jest to, żeby wszystko było wykonane zgodnie z prawem, a nie chce mi się wierzyć nawet, żeby mieszkańcy miasta byli za tym, żeby zrezygnować z, jak jeden z radnych powiedział na sesji z rok temu czy wcześniej, z najważniejszej i najdroższej inwestycji w naszym mieście, a tym bardziej, że w 100% pozyskaliśmy, no w 100%, bo tam 0,02% chyba wkładu własnego, więc w 100% ze środków zewnętrznych, z pozyskanych środków, żebyśmy mogli z tego zrezygnować. Było tyle spotkań. Była też debata, która się skończyła, jak się nie mylę, po 23. Ostatnio przekazywane informacje również. No, część osób wprowadza, nie wiem dlaczego i po co, no ale to niech sobie odpowiedzą sami. Błąd mieszkańców, mówią, że kolejne kominy. Nie ma żadnych kolejnych kominów, tylko jak wyłączymy komin, w którym spalamy węgiel, no to wtedy w to miejsce wejdzie komis z instalacji termicznego przekształcania odpadów, a już chyba do wszystkich to dotarło, że jest to uwarowane z tak ostrymi przepisami, że wtedy w przypadku pyłów to 10-krotnie czy więcej będzie mniej zanieczyszczeń niż ze spalania węgla. W związku z tym no, same plusy, jeśli chodzi o to, a dwa, zabezpieczenie się przed tym, co żeśmy przeżyli. Że nie ma gazu, nie ma węgla, a każdy chce mieć ciepłą wodę, każdy chce mieć ciepłe grzejniki w domu, tylko wtedy jak? A tutaj, tak jak powtarzam od lat, kolokwialnie mówiąc, śmieci były, są i będą. Teraz płacimy, żeby inni pozyskiwali z tego energię, to my jeszcze dopasamy do tego, a tutaj będziemy uniezależnieni chociażby w tym procencie, na ile jest zabezpieczone to jako materiał do spalania. A jeszcze raz chcę uspokoić wszystkich mieszkańców, że restrykcje, jeśli chodzi o ochronę środowiska przy instalacjach termicznego przekształcenia odpadów, są wielokrotnie, nawet 10-krotnie wyższe niż przy spalaniu węgla, czy gazu, czy innych źródeł kopalnych. A dodatkowo jeszcze przecież wszyscy wiemy i od tylu miesięcy powtarzamy o tym, że musimy odchodzić, bo takie są decyzje naszego rządu też, od źródeł kopalnych. No to bądźmy mądrzy przed, a nie po szkodzie, żeby nie wyszło na to, że nie możemy palić węglem, a nie mamy innych źródeł pozyskiwania
ciepła dla mieszkańców. Ja nie wyobrażam sobie tego typu sytuacji. W związku z tym podejmuję od 4 lat już wszelkie działania, żeby zabezpieczyć mieszkańców i znaleźć alternatywne źródło energii. A dodatkowo to, co jeszcze najważniejsze, dzisiaj zwolnionych z płacenia za dwutlenek węgla i również to wiąże się z zabezpieczeniami, które są w postaci filtrów, a dwutlenek węgla, bo mieszkańcy pewnie wszyscy nie wiedzą, ale też staram się powtarzać wszędzie. W tamtym roku 50 milionów złotych, około 50 milionów złotych przedsiębiorstwo energetyczne musiało odprowadzić, czy nazwiemy to opłaty dodatkowe, czy kolokwialnie mówiąc haraczu, za dwutlenek węgla, który trafia do powietrza, a to się przekłada oczywiście na rentowność przedsiębiorstwa, a takie opłaty musimy za to wnosić, a tutaj przy instalacji wpisuje się to w odnawialne źródła energii, nie będziemy musieli płacić tak ogromnych kosztów. Ja na konferencjach i wystosowywałem już też informacje na ten temat, żeby chociażby w połowie, czy niech te środki, dla mnie byłoby to najbardziej uczciwe, że te środki pozostają w przedsiębiorstwie z przeznaczeniem na budowę instalacji i rozwój firmy, jeśli chodzi o odnawialne źródła energii. A tak oddajemy te pieniądze i nic z tego nie mamy, a za to płacimy my jako mieszkańcy. Ale tutaj jestem przekonany, że jak najszybciej będzie można wydać tę opinię środowiskową i spełnimy wszystkie wymogi, będzie można przystępować do przygotowywania się do przetargu i realizacji tej inwestycji. Adam, jeszcze mam pytanie. Jaka zostanie wygięta do końca? Panie Naczelniku, bardzo proszę, czy bliżej przestawimy jak najszybciej, bo musi być to przed... Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o wycenę działka, tutaj właśnie dzisiaj prowadzone są badania zagęszczeń podłoża i do końca miesiąca chcemy tam, że tak powiem, żeby wykonawca ułożył to, co do niego należy, czyli swoje podbudowy odtworzył i wtedy my postaramy się już wejść z nawierzchnią, która jest przewidziana w budżecie obywatelskim. Czyli tak zakładamy, że wrzesień to będzie ten czas, kiedy będziemy chcieli dokończyć tę inwestycję i zamknąć całkowicie. Jakieś pytania jeszcze? Nie, ja jeszcze bym miała pytanie, ponieważ był ostatni ranking miesięcznika samorządowego Wspólnota, ale nie wiem, czy Państwo wiedzą, więc nie będę, no właśnie, to tak, no to był ranking najzamożniejszych samorządów, Siedlce spadły o kilka punktów i chciałam się dopytać, ale skoro jeszcze właśnie, bo to jest świeża rzecz, więc nie mamy możemy, no właśnie, dobra.